Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Niedawno mieliśmy aktualizację m.in. do Mini 3 Pro. Aktualizację kapitalną, dlatego że poprawiła dosyć mocno funkcjonalność tego drona i wprowadziła kilka cech, które stawiają tego drona już w rzędzie profesjonalnych jednostek. Dzisiaj zrobimy sobie studium przypadku, bo mam naprawdę fantastyczne warunki, jeżeli chodzi o oświetlenie. Jest szansa, żeby zrobić kapitalny lot i pokazać Wam na żywo, na zasadzie studium przypadku, co się zmieniło i jak zostały poprawione niektóre cechy i co zostało wprowadzone. Zaczynajmy zatem. Pierwsza rzecz, jaką tutaj mamy, jeżeli chodzi o tryb Pro, w którym aktualnie jestem, to jest priorytet ISO. W tej chwili jest automatyczny, ale możemy to zmienić na przykład na manualne. I też priorytet migawki. Jest 1,6 sekundy. Możemy sobie troszeczkę skrócić ten czas, powiedzmy na 1/100. ISO obniżyć do 200, tak to wygląda, albo automatyczne ISO zapodać. To jest ta pierwsza zmiana, którą w tej chwili mamy. To samo dotyczy trybu wideo. Tutaj w trybie Pro też mamy automatyczne ISO, automatyczna migawka lub priorytet migawki, na przykład 1,5 sekundy. Dwa priorytety, które tutaj są: Shadow Priority i ISO. Czyli ISO zostawiamy sobie na przykład na niskiej wartości i do tego inne parametry nam się dostosowują. Albo shader zostawiamy na danej 1/100, jeżeli mamy na przykład 50 klatek na sekundę, a inne parametry nam się dostosowują. To jest rewelacja, jeżeli o to chodzi. Następna rzecz to są master shots. I w tej chwili mamy master shots dostępne również w trybie pionowym. Spróbujmy, zaznaczę siebie. Start. 3, 2, 1. Mamy to. Mamy możliwość strzelania master shot. Ja dzisiaj taką próbę robiłem. Teraz oczywiście dron nie jest w powietrzu, więc nam tego nie zrobi. I następnie mamy pitch up, fly forward, czyli leci do przodu i gimbal do góry. Tutaj akurat w tym przypadku master shotów to jest długi proces, ja nie chciałem go całego pokazywać, dlatego że też było dosyć wietrznie i nam przeszkadzało. Natomiast to, co jest świetne, że faktycznie można już w tej chwili w pionie te master shoty wykonać, szczególnie osoby, które nie radzą jeszcze sobie dobrze z lataniem, bo na tym etapie, kiedy już mamy dobrą pamięć ruchową i sami ogarniamy przeloty, można faktycznie takie master shoty stworzyć samemu. Nie jestem ich specjalnym zwolennikiem i myślę, że każdy, kto dobrze lata, nie stosuje tej funkcji, ale tak czy inaczej jest i warto o tym wspomnieć, także możemy przejść dalej do kolejnego punktu. Jeżeli chodzi o menu kamery, mamy następny nowy punkt. To, co się zmieniło, to jest możliwość ustawienia stylu. I tutaj mamy do dyspozycji albo sharpness, albo redukcję szumów. Spróbujmy w takim razie porównać na początek sharpness, czyli właśnie ostrość. Nagramy kawałek Patryka. W tej chwili jest -1. Ja delikatnie będę krążył tutaj w spotlight, żeby można było porównać. W tej chwili zgubił. Przejdziemy w takim razie do manualnego krążenia. Świetnie. A teraz zmienimy sobie ustawienia na wysoką. Ustawienie ostrości na +2. I tak to wychodzi w tym momencie. Czy to jest najwyższa ostrość, jaką mamy możliwość ustawienia? +2. Czyli tutaj mamy +2. Zmniejszmy w takim razie sharpness na -2.
Jeżeli chodzi o ustawienia bezpieczeństwa, mam brake, czyli nie ma bypass. Idziemy do przodu. Słuchajcie, następną cechą, która weszła wraz z aktualizacją, jest wsparcie dla szkieł szerokokątnych. Tutaj mam zarówno szerokokątne, jak i anamorficzne z Freewella. Spróbujemy w tej chwili założyć szeroki kąt i zobaczymy, jaka jest różnica. Nagrajmy to, co jest w tej chwili. A tutaj mamy wide angle. I w tej pozycji nie chciałbym jej zmieniać specjalnie. Zmienimy sobie to szkło. Teraz mamy szeroki kąt. Ono jest cięższe, ale daje radę. I można też filtr ND zastosować do tego szerokiego kąta. Co ciekawe. Trzeba przytrzymać przy kalibracji, tak jak teraz. I teraz widzimy, jaka jest pokaźna różnica, jeżeli chodzi o kąt, który mamy. Góra. I teraz mamy szerokokątny razem z filtrem ND8. Tak to wygląda. I teraz zmienimy na anamorficzne nakładki. Mamy akurat fantastyczne warunki, żeby pokazać flarę. Można wystartować i nagramy sobie teraz anamorficznym ten efekt. Słuchajcie, to był krótki przegląd, jeżeli chodzi o aktualizację. Mam nadzieję, że był pomocny, bo widać od razu, co weszło, jeżeli chodzi o nowe rzeczy. To, o czym nie wspomniałem, to jest wsparcie w Stanach Zjednoczonych dla Remote ID. Natomiast pozostałe rzeczy wyglądają tak, jak tutaj pokazałem. Fantastyczny jest też ten szeroki kąt, który można zastosować, dlatego że możemy myśleć na przykład o lotach już w goglach powoli lub podobnych rzeczach. To jest jedna sprawa i pole widzenia znacznie się poszerzyło, czyli nie trzeba się tak mocno podnosić na przykład, żeby ogarnąć trochę terenu, jeżeli nam na tym zależy. I to wsparcie jest bardzo pomocne. Priorytet pomocne i na pewno priorytet ISO czy priorytet czasu naświetlania, też fantastyczne rzeczy, jak najbardziej tak. Mastershoty w pionie, owszem, nie jestem zwolennikiem ich, zresztą widać było, że nie dokończył procesu. No i to jest to, co przygotowałem na dzisiaj. Jeżeli chcecie czegoś więcej, zapraszam do moich darmowych warsztatów, które mam na stronie. Między innymi jest tam warsztat dotyczący pierwszych kroków z dronem. On wprowadzi cię w świat dronów, pomoże ci wybrać model, określić swoją wizję, co chcesz robić z tym dronem, tak żeby nie stracić zapału po miesiącu. Mamy też warsztat dotyczący filmowania, też jest darmowy, i cały szereg warsztatów premium. Tutaj takim sztandarowym warsztatem, nad którym pracowałem od maja do września, jest na pewno przewodnik dla Mini 3 Pro. Jest tutaj dużo studium przypadku, sporo można wynieść korzyści, no i serdecznie polecam, bo to jest naprawdę opracowanie, które pozwoli ci na to, żeby wykorzystać tego drona w pełni. Jeżeli wydałeś na niego 4 czy 5 tysięcy, to koniecznie nie ma się co zastanawiać, tylko trzeba korzystać z tego przewodnika. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć!